tej rodzinie każdy w mniejszym lub większym stopniu związany jest z pszczołami, z miodem, z ulami, nawet Magda, bo okazało się, że znalazła nową pasję, tak? Wykorzystujesz wosk? Wosk pszczeli, aby zrobić świeczki. Aby zrobić świeczki. Czy to jest trudne, powiedz? Nie. Bo nie wygląda skomplikowanie. Czy jakoś ten wosk trzeba przygotować? Jeśli jest wosk prosto z ula brany, to trzeba go kilka razy przygotować i przez jakąś ściereczkę przepuścić, tak? A żeby co, brud odseparować, tak? Pachnie pięknie, uwielbiam ten zapach. Musi być bardzo ciepły? Przynajmniej gdzieś tak do 50 stopni musi mieć. Dobra, dobrze. I teraz co dalej? Tu są akurat już gotowe trzy formy do zalewania. Trzeba brać knot. Włożyć go, tak. Dopasować do formy. Żeby się wosk nie wylewał, trzeba nakładać gumki, po prostu związywać. Dobrze. To już jest gotowa forma do zalania. Łyżką, tak? A po co wykołaczka? Knoty. Ach, przytrzymać. A już. Tak. No fantastycznie. No dobrze. I co, i palisz później takie świeczki? Tak. One są dobre dla zdrowia i... Tak? Tak. Na przykład są dobre dla alergików. Aha. I innych osób, bo łagodzą objawy ich chorób. Naprawdę? Tak. No proszę. Jeszcze wykołaczka. Czekamy, aż zastygną świeczki